najdroższe i najbliższe. Bo wywołują falę marzeń, najczulsze i najmilsze. Ich dziwny czasem nastrój staje się dla życia najważniejszy. Rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym. Ten nastrój wszystkich się udziela, ogarnia serca, duszę, radością szczęścia i wesela. I czystych wielkich wzruszeń. Oderwijmy się na chwilę od kłopotów dnia codziennego i posłuchajmy jesieni, jakie przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zapraszamy. Goniliśmy go aż do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł nam i gdzieś się skrył. Został po nim tylko pył. Gonił trochę na zakręcie, ale to tu bez kalekcie zablokowało całą drogę. Bo skręciłem sobie nogę. Dasz mi nowe rogi, panie? Ale to już piąte rogi. W tym tygodniu dodać trzeba. Teraz przyjrzyj ci do nieba. O skrzydełka się postaraj. Dosyć wiara. Mówcie lepiej co na ziemi. Ziemia w grzechach pogrążona. Niech ja zgodę, czy dostanę tu poroże? Co sam udziasz, o mój Boże! Ziemia w grzechach pogrążona. Rzeszy ojciec, rzeszy babka i prababka. Sąsiad, dziadek i pradziadek. Rzeszy dziecia Wiesia złoży, lewo powstać z łóżka zdąży. A najbardziej grzeszy władza. To szczególnie piekło cieszy. Święty grzesza już wymiera. Mamy wroga. Bawiciela, od ziemskiego szpiega, biesa, otrzymałam SMS-a. Na anioły i aniołki, o czym ta dziewczyna gada? Tu jest dama, a przy damach mówić brzydko nie wypada. Ups, do diabła. Tam w Betlejem, gdzieś stające, ma narodzić się pańce, co Maryja się nazywa, ktoś kto grzechy wszystkie zbywa. Małe dziecię się zrodziło, znowa grzechy, Misja jego ma być wielka. A świstek sobie siedzi i na wyjazdę sreberka. Dzwońcie do ziemskiego szpiega. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które mówi diabełuszka. A ja biegnę już do łóżka. Muszę uciec sobie trzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. Ach, śpi, Lucyferze, twojej władzy nikt ci nie odbierze. A gdy znowu przyjdzie świt, nie kto inny, tylko ty będzie rządził światem tym. Kotły dwa, pełne smoły obydwa. Co tak długo nie odbiera, pewnie znowu kogo śledzi lub w teatrze sobie siedzi. Co już biega, jak? Halo, słucham. Jak się mają wasze sprawy? Pewne teraz mam obawy, nie jest wcale za wesoło. Pełno ludzi tutaj wkoło. Mówią, że ma się narodzić ktoś, kto piekłu chce zaszkodzić. Ponad wszystkie ludzkie grzechy on odkupić może. O mój Boże, nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie, to ja mam wspaniały planik awaryjny. Jaki plan ma, mój kochany? W piekle? Chyba jest jeszcze nieznany. Piesie, jesteś bystry jak w kociołku woda. Przecież mamy na usługach naszego Heroda. Herod nam oddany da początek okrutnej, aż miło rzezi niewiniątek. Teraz kończę tą rozmowę. Oszczędzę minuty darmowe, a ty zajmij się Herodem.
że ten prawie że prowadził mnie. Chociaż może złamał, ale nie wiem o tym. Ważne, że dziś ja chodzę po odworze. Bo od chłodu człowiek się starzeje. Jeszcze tylko godzinka i do domu. Witam i kłaniam się nisko. Proszę imię i nazwisko, adres zamieszkania, dokumenty i w ogóle muszę pańskie przyjście odnotować w prokuraturze. Nazywam się Aniu, mieszkam sobie w niebie. Przyszedłem do stajenki zaprosić ciebie. Nowinę niosę, że mężczyzna się zrodził i na wiek wieków królem nam zostanie. Królem? Waszego świata, już mówiłem przecież. Król stajenka siano, co ty będziesz Aniu? Co ja mam napisać w tych wszystkich rubrykach? Co je powiem, przepomnij? Nic nie pisz. Nic nie pisać? Pójdźmy do stajenki. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Kochani, obyć wam dobrze, że dziś się narodził Pan Niebieski Książę. Ktoś się gdzieś narodził i zaraz taki szum. Dzieci wciąż się rodzą, stąd są przedszkolaki. Choć żółw jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, zbawi nas od grzechu. My go za to odznaczymy orderem uśmiechu. A więc chodźcie rzędą do żółwka dzieciny. Czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejemskiej serdecznie zapraszamy. Chodzi wójt. Będzie mi przyjemnie. Obiecuję oficjalnie Betlejem wystąpił rannych. I sołtys wskrzyknął. Darów nie poskąpię. Chodzi lekarz. Oka nam nie zmrużają w szpitalu. Tej nocy, aż tu nagle, chodzi anioł i szuka pomocy. Mówił, co tam, takie sprawy załatwiam od razu. Wzywam Elkę, włączam i gnam do stajenki. W tym przypadku zostaj, czy już nie padnie, że tą kredkę zwano całkiem bezosadnie. Proszę z nami, do Betlejem, ludzi wszelkich stanów i całkiem ubogich i zamożnych panów. Proszę krawców, elektryków, murarzy, piekarzy, bankowców, biznesmenów, szewców i malarzy. Tych, co żywią, tych, co bronią, tych, co nauczają, co handlują, konie kują, auta naprawiają. Kierowców, maszynistów, artystów, górników, hutników i bibliotekarzy. I tych, co na straży. Przymierzeni do Betlejema sterze, grając chodźcie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ułody w okorze, tobie serca owodnego. Jestem, bo dzieciorki duły tworzyć muszą. Tymczasem przynoszę dla małej dzieciny wszystkie witaminy, aby nam dzieciątko zdrowie dorastało, z nim każdym coraz więcej siły nabierało.
Tej nocy przyjął bardzo zgłoszenie. Ktoś chciał, bym ochraniał Boże Narodzenie. Przyznam w pierwszej chwili, całkiem zbawiłem takiego zgłoszenia. Nigdy jeszcze nie miałem. Ze służba i drużba, a klient nasz pan, łączam koguty i jadę pan szpan. Po podróży jeszcze często mi się nogi. Jechałem kilometr, pchałem resztę drogi. Może w poczet świętych uda się ciebie przyjąć, bo jeżdżę na tym sprzęcie, jak ja czynić cud. Pan Bóg się narodził, tu dzieciody pasą. Przyszliście w pokłonie? Prawie całą klasą. Mało mamy czasu, by ci panie służyć. Ferie są za krótkie, możemy przedłużyć? Daj nam też prezenty pod nasze choinki. Wycofaj też z obiegu dwójki i jedynki. Za to, Panie Jezu, zyskasz u nas względy. Będziemy ci w zamian śpiewać śliczne kolędy. Kogo ja widzę? Pan wuj we własnej osobie. Przyszedłem do żubka, pokoń oddać sobie. Na każde wezwanie wóz służbowy poślę, żebyś nie musiał uchodzić na ośle. Zimno, dziecku. Zimno? Masz Mario rację. Trzeba przeprowadzić tu klasyfikację. Licha ta senka tu tak przecieka. Miejsce to niegodne narodzin człowieka. Będzie to punkt pierwszy rady sesji gminy. Nic to obiecuję dla świętej rodziny. Dzięki ci, człowieku, żeś wysłuchał moich próśb. Tak teraz wielu nie chce lub nie umie wysłuchać głosu Pana w krzykliwym tłumie. Ty nie byłeś w szkole, tam są hałasy. W szumie tym po przerwie wchodziłam do klasy. Wtedy usłyszałam głos anioła z nieba, że wśród nas najciszy Bóg nam się narodził. Do stajni iść trzeba. Lekcję skończyłam, wezwałam taksówkę. Mówię do Betlejem, a tak się za skówkę. Lecz gdy się dowiedział, co się wydarzyło, w ogromną go radość to szczęście wprawiło. Mówił, żeby tą stówkę sobie odłożyć, bo on także pragnie pokłon Panu złożyć. Jestem z budżetówki, nie zarabiam wiele. Jestem i bibliotekarzem, i nauczycielem. Więc się ucieszyłam z tej stówenki małej, którą drogie dziecię Tobie darowałam. Niech Ci Matka Boska kupi ciepły kocyk, abyś Panie Jezu nigdy nie marł w nocy. Widok Was szalenie me serce raduje, za przybycie wszystkim serdecznie dziękuję. Mnie szczególnie cieszy naprawa stajenki i ogromna radość Najświętszej Panienki. Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło lat już 2000. Niestety, już finał, czas tak szybko leci. A teraz poważnie, o czym marzą dzieci? By naszym rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieci czuły się kochane. By zawetnać wszystko, to co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie z uśmiechem witali się co dzień, z trudzonym już nie brakło miejsca w Gospodzie. Żeby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni bezdomni mieli skrawek dachu. Aby każdy głodny siadł do pełnej miski, a bibliotekarze dostali podwyżki. Policja i lekarze nie mieli zajęcia, a rodziny wyszły dobrze, nie tylko na zdjęciach. Już finał, finał, panowie i panie, jest jakiejś tej szopli wynika przesłanie. Jeden miękki Polak, mądry kto go słucha, by odnowić ziemię, wysłał kiedyś ducha. A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie i odnowę ziemi zacznijmy od siebie. Brawo!
uśmiechnij się. Gdyby nie gwiazda z Betlejem, jak patrzeć pan na siebie? Gdyby nie gwiazda z Betlejem, jak patrzeć pan na inne? Nie wiem, co mam ci dać, maleńki Jezu, spojrzyj na mnie i uśmiechnij się. Nie wiem, co mam ci dać, maleńki Jezu, spojrzyj na mnie i uśmiechnij się.